Czy ta powieść, pisząc ją, już zdawała sobie pani sprawę, że ona osiągnie taki sukces? Nie, ja nigdy nie myślę, czy coś osiągnie sukces, czy nie. Ja nie, przepraszam bardzo, bo telewizja się pewno urządzi innymi prawami, ale ja nie wierzę w targety, nie wierzę w badania rynku, nie wierzę w to, że można stworzyć sztuczne coś, na co się ludzie nabiorą, chociaż się ludzie bardzo często nabierają, sama się nabieram, ale to jest tylko i wyłącznie na krótką metę. Więc najpierw piszę, a potem to się okazuje albo sukcesem, albo nie, no i tyle. No dotychczas się sprawdza, więc skąd pani czerpie te inspiracje? Zewsząd, naprawdę. Jest jakieś takie miejsce, gdzie pisze się lepiej, gdzie pisze się gorzej? Jak pisałam kiedyś dwie książki, jedną z nich był Trzepot skrzydeł, a drugą był chyba Początek Houston już, to pisałam na dwóch różnych komputerach. I jeden komputer miałam ustawiony przed ścianą, także widziałam tylko i wyłącznie ścianę i wąskie biurko, a drugi miałam na kolanach z widokiem na ogród. Ja wiem, że komputer to jest takie urządzenie, na którym można mieć do diabła i trochę różnych zbiorów. Ale niech mi pan wierzy, inaczej mi się pisało, jak siedziałam przy ścianie na stacjonarnym komputerze, że tak się wyrażę, a inaczej z widokiem na ogród i na podołku.